W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy rząd USA sprzeda swoje BTC oraz w jaki sposób monitorować te transakcje. A teraz zapraszam na intro. Cześć, z tej strony IT Tech i witam Cię serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to bardzo proszę Cię, żebyś zostawił łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, dla algorytmów YouTube'a. No i wbij suba, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami i jednocześnie przyczynić się do rozwoju tego kanału i coraz lepszego kontentu. Na wstępie jeszcze oczywiście mały disclaimer. Pamiętajcie, proszę, że ja nie jestem doradcą finansowym i wszystkie moje materiały, które ja publikuję, są to wyłącznie materiały edukacyjne i bardzo istotną rzeczą jest oczywiście zarządzanie ryzykiem. A teraz przechodzimy już do materiału. W dzisiejszym odcinku spróbujemy odpowiedzieć sobie na, pyta na postawione pytanie: kiedy rząd USA sprzeda BTC? No i możecie powiedzieć, że przecież nikt tego nie wie. No i oczywiście macie rację, bo, bo nikt tego nie wie ale można by się na to przygotować i być poinformowanym o czasie, a nie polegać na fake newsach i wpadać w panikę jeżeli zobaczycie jakiegoś, nie wiem, tweeta na przykład na koncie WhaleChart lub, lub, lub takim podobnym koncie gdzie jedynym źródłem jest w zasadzie Trust Me Bro, jak to ładnie mówią także pamiętajcie, żeby weryfikować informacje no i żeby się przed tym ustrzec to oczywiście pokażę wam w jaki sposób Możecie, spra możecie sprawdzić adresy tych portfeli przede wszystkim, no ale zapytacie, po co mam to w ogóle sprawdzać? Jaki to będzie miało wpływ na rynek? No, ta sprzedaż będzie miała olbrzymi wpływ na rynek, bo pamiętacie lub nie, tutaj Wam linkuję, albo Wam pokażę tutaj, wyskoczy teraz w, w okienku ten tweet właśnie z tym fake newsem, że rząd USA sprzedawał, sprzedaje bitcoiny. Natychmiast mieliśmy gwałtowną reakcję ceny, Spadek o tam kilka procent dosłownie no i wyczyszczenie ludzi grających na dźwigni, nie tylko także panika na rynku. I jeżeli by się ten news po, potwierdził, to oczywiście byłaby ta panika dużo większa niż kilkuprocentowe spadki. Także żeby być na to gotowym, żeby wiedzieć ewentualnie, żeby dowiedzieć się, kiedy będą te spadki, pokażę wam, skąd wziąć te adresy tych portfeli oraz to, jak i gdzie można ustawić sobie alarm powiadomienie na przykład na, na Telegram. Żeby być gotowym na, na ten moment. Ja spekulacyjnie, jeżeli uda mi się o czasie, to być może to spróbuję jakoś rozegrać. Wiadomo, że jeżeli oni sprzedadzą, to będzie dosłownie sekundy będą decydowały o tym, jak wypłynie ten news no ale jeżeli będziemy pierwsi, to mamy szansę na przykład ustawić fajnego shorta, oczywiście spekulacyjnie z jakiś tam 1% kapitału pewnie zagram, no ale zobaczymy jak to w ogóle się rozwinie i kiedy ta sprzedaż nastąpi, no bo raczej nie ma wątpliwości, że, że ta sprzedaż nastąpi, ponieważ wcześniej już była mała dystrybucja, tylko odbywała się tak po cichu, bo te adresy nie były za bardzo znane, no a w tym wypadku jak się przekonacie, te adresy są znane. Pierwsza sprawa, czyli gdzie możemy znaleźć te adresy. No oczywiście, możecie je znaleźć na stronie cryptoquant.com. i wszystkie linki oczywiście będziecie mieli pod filmem, także zajrzyjcie tam koniecznie i również do przypiętego komentarza. Wszystkie tam potrzebne linki użyte w materiale, oczywiście, jak zawsze, znajdziecie. No i nie zapomnijcie też śledzić mojego konta, oczywiście na Twitterze. Tutaj na pasku, tym niebieskim na dole, macie również informacje w linku również, jak mnie śledzić. No i teraz jak jesteście już na głównej stronie CryptoQuant, oczywiście potrzebujecie mieć założone konto, to może być konto bezpłatne. Tutaj mamy takie w zakładce Analytics, mamy dashboardy i po lewej stronie widzicie US Government Sized BTC Balance. Wchodzimy sobie w to. Zobaczcie, tutaj w opisie mamy adresy do śledzenia, których używa rząd Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, że to są te adresy. To są adresy sklasyfikowane przez CryptoQuant. No pamiętajcie, że oni też się oczywiście mogą mylić. Niemniej jednak, no ja tego nie zakładam, gdyż zazwyczaj ich analizy są bardzo dokładne i oni są bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o podejście do, do jakby rozpoznawania etykietowania adresów. Także, jeżeli nie są pewni, to po prostu tego nie robią. Tutaj, jak sobie przejdziecie niżej. To w tym miejscu mamy takie okienko. Ja mam akurat do tego dostęp. Nie wiem, czy wy ze swojego poziomu będziecie mieli. Ale kliknę sobie tutaj. No i zobaczcie, mamy adresy. Jest ich ile? 1, 2, 3, 4, 5. Ja oczywiście te adresy umieszczę również w opisie pod filmem, także spokojnie będziecie mogli sobie je skopiować. No i teraz zadajemy sobie pytanie, gdzie ustawić alarmę. No tutaj niestety nie ma możliwości ustawienia alarmu. W przypadku, w przypadku zmiany tutaj, jeżeli tworzymy własne wykresy, więc z pomocą przyjdzie nam tutaj serwis GData. Ten serwis znacie, wspominałem o nim szerzej w filmie pod tytułem Jak śledzić adresy Smart Money". Także tutaj teraz w prawym górnym rogu Wam wyskoczy link do tego materiału. Jeżeli nie wiecie, jak poruszać się po serwisie GData, no to oczywiście sobie kliknijcie i obejrzyjcie ten materiał. Dodam, że ten serwis jest w pełni darmowy obecnie. I z tego co wiem, na razie nie ma planów, żeby on stał się serwisem płatnym. Także jak najbardziej do tego wystarczy założyć darmowe konto i skopiować sobie te adresy. Zaraz wam pokażę, w które miejsce. Klikacie sobie w Explorer, tutaj po lewej stronie. Bitcoin. Damy sobie zakres czasowy, na przykład, nie wiem, no ostatni rok. I skopiujemy sobie pierwszy z adresów. Klejamy sobie tutaj, naciskamy sobie lubkę, pojawił nam się pierwszy z adresów i ich, jego balans. Zobaczcie sobie. Może rozszerzymy tutaj zakres do dwóch lat, żeby było lepiej widać. O, zobaczcie sobie historię tego adresu i posiadane przez niego bitcoiny. Tutaj mieliśmy zwiększenie generalnie tych rezerw, jak widzicie, i wszystkie transakcje, które możemy sobie posortować, oczywiście, na przykład, po dacie od najmoczej do najstarszej lub, lub odwrotnie. No i kiedy mieliśmy ostatni ruch na tym adresie, tutaj było 15 maja. Widzicie, że wysyłane są jakby takie śladowe ilości, więc tutaj mogą być to transakcje testowe, na przykład więc jeżeli chcecie zobaczyć ostatnie jakieś większe ruchy, no to klikacie sobie tutaj w amount of change i wtedy widzicie, że nie było tutaj żadnych transakcji, jakichś specjalnych sprzedaży, bo cały czas tutaj balans yy, rósł. I teraz w jaki sposób sobie dodać etykietę tego, yy, tego adresu. Jak widzicie, ja mam tutaj już etykietę dodaną, US 1. Wy będziecie mieli taki widok jak tutaj dokładnie, czyli coś takiego. I teraz tak, najeżdżacie sobie tutaj myszką, Wyskakuje Wam to okienko, takie pop-up, klikacie sobie add labels, no i wystarczy, że sobie wpisze, wpiszecie sobie tam dowolną etykietę i naciśniecie sobie oczywiście submit. No i mamy pierwszy adres dodany, analogicznie postępujemy ze wszystkimi innymi adresami. Zobaczcie sobie, wklejamy kolejny zakres czasowy. No i zobaczcie sobie 94 tysiące bitcoinów, także na, na, naprawdę olbrzymie ilości. I tutaj też nie mamy żadnych zmian, jak sobie zobaczycie. Po kliknięciu w amount of change widzimy tylko w zasadzie wpływy na te adresy w 2022 roku. Jeżeli chodzi o wypływy, co widać tutaj po wykresie, to nie było żadnych. No i tutaj, jeżeli chodzi o alarm, analogicznie klikacie sobie Label ustawiacie sobie opis, że jako drugi to, jako drugi adres. Lecimy po kolei teraz trzeci. Z tego adresu widzicie, była sprzedaż lub wysył na, inne, na inny adres. 7 marca 2023 roku. Ale ja ten adres też dodaję do monitorowania, w razie gdyby tutaj, nie wiem, z powrotem te pieniądze na przykład zostały przelane. Tutaj oczywiście tą transakcję możemy sobie wyśledzić, jak damy sobie na adres analysis. To sobie możemy prześledzić dokładnie na jaki adres były, były wysłane te, te środki. Widzicie, między tymi portfelami, które już mam oznaczone, także tutaj szczegółowo sobie możecie to prześledzić, ja nie będę teraz tego analizował. Chciałem Wam tylko pokazać te adresy, w jaki sposób dodać i monitorować. No i yy, zobaczymy sobie na kolejne. Tutaj 30 tysięcy bitcoinów, widzicie, wpłynęło 7 marca 2023 roku. Nie ma tutaj też żadnej sprzedaży. Ja sobie go oznaczyłem jako USGO4. No i ostatni, piąty adres, sobie tutaj możemy skopiować. Wlajmy sobie oczywiście bez tego średnika. I tutaj zobaczcie również 7 marca 2023 roku mamy 8999 bitcoinów i tutaj sobie oznaczyłem go jako US Gov 5. Okej, okay, teraz jeżeli mam, macie dodane te etykiety już, to klikamy sobie w coś takiego jak Label Management, tutaj u samej góry. A widzicie, tutaj mam dodane różne adresy i klikamy sobie, ja stworzyłem sobie tutaj kategorię, możemy dać Add Categories, ja stworzyłem kategorię US Gov. no i klikając sobie tutaj, Mam te 5 adresów. I teraz, w jaki sposób sobie ustawić alarm na, każdych, na, na każdym z tych adresów? Klikamy sobie tutaj na USGO 1, naciskamy dzwoneczek i możemy to ustawić w dwojaki sposób czyli zmiana w rezerwach, czyli w ilości posiadanych bitcoinów na tym adresie, lub alarm na pojedynczą transakcję, która wystąpiła. Tutaj klikniemy sobie na przykład no, że zmieniła się, zmieniła się ilość bitcoinów na, na tym portfelu, ja ustawiam oczywiście na sprzedaż, czyli tutaj na redukcję ustawiam No i na przykład od wartości niech będzie 100 bitcoinów dostaniemy już powiadomienie, że jakieś jak, albo 10 bitcoinów, że jakikolwiek ruch był wykonany Tutaj zostawiam wartość na 5 minut, liczba powiadomień zostawiam 1 Notification Interval ustawiam sobie 5 minut również. No i alarm. Tutaj sobie ustawimy na przykład rząd USA sprzedaje no, cokolwiek. Mieśnik adres 1. No i klikamy sobie Submit. No i mamy to dodane w alarmach. I ze wszystkimi tymi adresami tak postępujemy, czyli dodanie wracamy sobie w Label Management. No i sobie potem klikamy w kolejny adres i ustawiamy tak alarmy dla wszystkich, dla wszystkich e, oczywiście adresów. Tutaj bardzo istotną kwestią jest to, żeby mieć zbindowany, jakby Telegram, bo dla mnie jest najwygodniejsza aplikacja Telegram. To oczywiście możecie również użyć e-maila. Ja używam osobiście Telegrama, gdyż te powiadomienia są dla mnie szybciej widoczne, więc tutaj wchodzimy w zakładkę Setups po lewej stronie, w tym miejscu. Następnie klikamy sobie zakładkę Telegram, tutaj trzeba go zbindować. Będziecie mieli po prostu bota, który wam się otworzy, Tam naciśnięcie start i wam się to zbinduje tutaj wybieracie sobie oczywiście język no i jak macie to skonfigurowane no to wtedy tak jak wspomniałem do label, do label management przechodzicie sobie i ustawiacie te alarmy także adresy mamy dodane myślę że to będzie taki chciałem żeby to był jak najkrótszy film i wam pokazać dokładnie krok po kroku jak macie to wykonać mam nadzieję że będzie to dla was przydatne jeżeli wam się materiał podoba to wbijcie łapkę w górę i zostawcie komentarz Dajcie znać, co myślicie o tym, czy to będzie w ogóle przydatne według Was. Pomoże tutaj algorytmom YouTube'a wypromować ten film trochę lepiej i dzięki temu będzie on mógł trafić do większej ilości osób. Chciałem oczywiście serdecznie podziękować wszystkim wspierającym moją twórczość, tym, tym Was, którzy wspierają na Patronite, również tym z Was, którzy subskrybują dobrowolnie newsletter odpłatnie. Jeżeli chodzi o ten newsletter, to jest to 5 dolarów na miesiąc. Taki koszt, więc tutaj, jeżeli macie ochotę, to możecie jak najbardziej sobie wykupić. W każdym wydaniu mojego newslettera, tutaj link oczywiście widzicie w Pasku, macie też pod spodem. Tutaj jest taka specjalna oferta. Jeżeli ktoś chciałby zasubskrybować na rok, to ma oczywiście taniej o 5%. Także z góry dzięki dla Was za wsparcie. Przyczyniacie się do rozwoju kontentu, co jest bardzo cenne. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje newslettera, to oczywiście. Zachęcam do zapisania się w tym miejscu z głównej strony. Możecie oczywiście kliknąć zakładkę About i tutaj wpisujecie swojego maila. Klikacie subskrybuj i już dostajecie co tydzień w niedzielę newsletter na waszą skrzynkę. Ja polecam czytać wydanie każde newslettera online, ponieważ wydania są tak długie i nie mieszczą się w mailu, więc fajnie można sobie przeczytać tutaj online na stronie. Oczywiście każde wydanie, jak widzicie, najnowszy post zawsze przypinam tutaj u góry. Dobra, żeby nie przedłużać, to z mojej strony byłoby to wszystko. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapie w górę i zostawieniu komentarza. Zostawcie również suba na kanale. No i słyszymy się już wkrótce w następnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.